subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry, witam Państwa. A dzisiaj moim gościem jest Konrad Wojnarowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy rozmowę na temat, który mnie najbardziej dzisiaj interesuje, myślę, że naszych słuchaczy, zwłaszcza z Mławy również, a mianowicie obwodnica zachodnia naszego miasta, bo o tym dzisiaj chciała z Panem porozmawiać, chciałabym pogratulować, bo dostał się Pan do programu JEP 2021 jako jeden z 300 członków. Czego właśnie? Proszę nam wytłumaczyć, czym jest ten program? Tak, dziękuję, że pani redaktor o to pyta. No, to jest bardzo, myślę, ciekawa sprawa i takie wyróżnienie, które mnie również satysfakcjonuje jako samorządowca. I w skali europejskiej, powiedzmy, tak? Tak, w skali europejskiej, jako radnego tej ziemi, ziemi mławskiej, a okręgu płocko-ciechanowskiego. Jest to program, do którego dostało się 300 osób właściwie posiadających mandat wyborczy, czyli burmistrzów, prezydentów miast, radnych różnych szczebli na poziomie europejskim. Jest to program zorganizowany przez instytucje unijne, głównie przez Europejski Komitet Regionów. Ma on na celu integrację członków, ale też wypracowywanie pewnych formuł na przyszłość, dyskusji o Europie, ale też o tej najbliższej przyszłości, czyli również tej perspektywie 2021-2027. Również myślę, że to jest też dobre pole do rozmowy o Krajowym Planie Odbudowy, czy Funduszu Odbudowy, jeśli mówimy o całej Unii Europejskiej. Poruszającym, myślę, wiele ważnych sfer i obszarów, tych związanych i z infrastrukturą, i ze środowiskiem, i z integracją europejską, nie tylko tą bliższą, w ramach tutaj powiedzmy Polski najbliższych sąsiadów, czyli można powiedzieć takiego partnerstwa wschodniego, ale również tą szerszą z krajami zachodnimi. Myślę, że to jest również dobre pole do tego, żeby przedstawiać stanowisko samorządowców, również i nasze polskie stanowisko, tak żeby wypracowywać dobre perspektywy na przyszłość, dobre plany. Również jako młody, można powiedzieć, samorządowiec, w tym wypadku, jeśli chodzi o ten program polityk, bo on obejmuje osoby do 35 roku życia, także jeszcze się cały czas łapię. No i cieszę się, bo to będzie, myślę, bardzo ciekawy program i duże wyróżnienie dla mnie również osobiście. Będzie miał pan szansę powiedzieć na przykład o potrzebach naszych mieszkańców naszego regionu? Na pewno tak i jeśli tylko będę miał taką możliwość, to z całą pewnością nie tylko będę starał się opisywać region północnego Mazowsza, ale również mówić i o tych potrzebach, też w konkretach, takich można powiedzieć nie tylko unijnych idei, ale też finansowych, jakie za tym idą, bo cały czas wiemy, że nasz region, tutaj i Polska, i region mazowiecki, szczególnie ten północny, cały czas jest tym regionem, który ma tych potrzeb bardzo dużo. To proszę o nas pamiętać. Przejdźmy do tego tematu głównego, który już zapowiedzieliśmy. Obwodnica Zachodnia. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, spotkanie marszałka Adama Struzika, burmistrza Mławy, Sławomira Kowalewskiego. Mój gość również był obecny na tym spotkaniu. W końcu ustalono pewne konkrety dotyczące drogi obwodnicy zachodniej Mławy. O tej obwodnicy, przypomnijmy, mówi się, myślę, że już od kilkunastu co najmniej lat. Jest to inwestycja samorządu województwa mazowieckiego, no ale co jest oczywiste, bardzo, bardzo wspierana przez samorząd Mławy. Ten temat się, mam wrażenie, rozmywał przez ostatnie lata. To spotkanie, to czwartkowe spotkanie jakby przypieczętowało fakt, że obwodnica powstanie i że prace nad nią, które już w jakimś tam stopniu trwały, jednak ruszają z kopyta. Zacznijmy od tego, jakie wcześniej były ustalenia i umowa między miastem a Urzędem Marszałkowskim, między samorządem województwa mazowieckiego.
Tak, to było bardzo ważne spotkanie, ponieważ pozwoliło pewne kwestie związane z tym projektem uporządkować, stworzyć pewien harmonogram działań w obecności pana marszałka, pana burmistrza, również przedstawicieli mazowieckiego zarządu dróg wojewódzkich, no i mojej skromnej osoby. Rozmawialiśmy nie tylko o tych kwestiach, które już się wydarzyły i które były zaplanowane, czyli prace projektowe, które opiewały na, czy opiewają na 2,4 miliona złotych. Natomiast po spotkaniu i po tych naszych ustaleniach i konsultacjach doszliśmy do wniosku, również na prośbę miasta, że ten projekt powiększymy o ciągi pieszo-rowerowe wokół węzła Modła. Poprzez to projekt będzie kosztował kolejne 4,5 miliona złotych i zaplanowany jest na to, aby go ukończyć w pierwszym kwartale 2022 roku. Projekt. Tak, projekt. Mhm. A to oznacza, że wtedy będzie można rozpisywać przetarg, rozpocząć roboty i ta obwodnica, czy budowa tej obwodnicy, tak jak jakiś czas temu miałem okazję również w mediach na ten temat mówić, gdzie zapowiadałem, że ruszy w 2022 roku. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Natomiast czwartkowe spotkanie pozwoliło dopracować szczegóły, uporządkować pewne sprawy, ruszyć do przodu, tak żeby każdy wiedział, co ma robić, w jakim terminie. Tutaj również ze strony pana marszałka Adama Struzika deklaracja o tym, że takie środki finansowe są i znajdą się w wieloletniej perspektywie finansowej. Jest również szansa na pozyskanie tych pieniędzy z programu Polska Wschodnia, w którym również jako Mazowsze Północne, czy ten tak zwany NUTS Mazowiecki Regionalny znajdujemy się. Po raz pierwszy. Po podziale statystycznym w 2018 roku łatwiej było również o to zabiegać. I te 150 milionów złotych, co nie jest małą kwotą. To jest taka wartość całej inwestycji, tak, budowy tej obwodnicy. Tak. Mhm. Wartość całej inwestycji jest zakładana na 150 milionów złotych. Myślę, że no, ta inwestycja jest to taki, można powiedzieć, trochę też skok cywilizacyjny dla tutaj naszego regionu, naszego miasta, ponieważ to pozwoli nie tylko skomunikować pewne obszary, co musi iść, można powiedzieć, kompatybilnie z trasą S7, ale też pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu z miasta. Co ciekawe, taką ciekawostką jest to, że w najnowszych badaniach, również unijnych, Mława znajduje się, czy jest klasyfikowana jako miasto wzrostu. Jako nieliczna z miast w ogóle całego Mazowsza, a to się właśnie wiąże również z otwarciem na przemysł, czyli z firmami koreańskimi, które no, jest ich coraz więcej, bodajże w tej chwili już 14. I ta obwodnica ma też na celu to, żeby wprowadzić taki łącznik, który będzie nie tylko pod względem przemysłowym, ale również tym tranzytowym dobrze współdziałał tutaj z całym ruchem i z mieszkańcami w mieście. No właśnie, przypomnijmy, jaki będzie przebieg tej obwodnicy zachodniej. Na czym ostatecznie stanęło? Czy tutaj się właściwie po tym spotkaniu nic nie zmieniło, bo sam projekt i same ustalenia, no one trwają już, tak jak pani redaktor zauważyła, kilkanaście lat, ale no, problem polega na tym, że w tym czasie było dużo różnych kwestii, które no, wydłużały to wszystko, ponieważ były liczne odwołania, również organizacji ekologicznych, które powodowały, że niejednokrotnie trzeba postępowania umarzać i od nowa wydawać decyzje środowiskowe. No, to był czas, który niejednokrotnie przez lata gdzieś tam prowadził do pewnych problemów, ale dzisiaj już jesteśmy na, można powiedzieć, ostatniej prostej, jeśli chodzi o projekt,
który w pierwszym kwartale dokładnie zaplanowany jest na koniec zakończenia prac projektowych na 29 stycznia 2022 roku. I myślę, że w tej kwestii nic już się nie zmieni, a po tej dacie będziemy mogli ruszać z budową. To na czym ostatecznie po tych dyskusjach stanęło? Jak ta obwodnica będzie wyglądała, jak będzie przebiegała? Czwartkowe spotkanie pozwoliło nie tylko powiedzieć o tym, co było, ale również o tym, co będzie. Więc o tym, co było, czyli wydłużenie obwodnicy z 6 km do 8,5, a o tym, co będzie, dodanie również ciągów pieszo-rowerowych wokół węzła Modła. Dlatego ten odcinek od Gdyńskiej do trasy S7 będzie nie tylko wyprowadzał ruch ciężki z miasta, ale również pozwoli mieszkańcom na takie bezpieczne i dobre użytkowanie, ponieważ wszelkie normy środowiskowe i można powiedzieć bezpieczeństwa publicznego na drodze będą spełnione. Ze względu na to połączenie i całą komunikację, która będzie z trasą, nową trasą S7, jeszcze kilka lat temu mówiono o tym, że budowa zarówno obwodnicy, jak i trasy ma przebiegać równolegle. No ze względu na te przesunięcia nie uda się to chyba jednak. No nie uda się to ze względów tych, o których wspominałem, czyli pewnych odwołaniach, kolejnych wydawaniu decyzji środowiskowych. No po tej zmianie projektu, która przed nami, również będzie potrzebna kolejna decyzja środowiskowa do wydania przez miasto Mława. Tutaj mamy deklarację pana burmistrza, że zostanie wydana jak najszybciej. Stąd dodatkowe koszta i zabezpieczenie w budżecie województwa w postaci środków w wysokości 4,5 miliona złotych. To wszystko doprowadzi do zakończenia projektu w styczniu przyszłego roku i wtedy będziemy mogli rozpisać przetarg i rozpocząć budowę. Na ile lat ta budowa jest zaplanowana? Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem i z założeniami, które sobie zaplanowaliśmy, w ciągu kilku lat ta obwodnica powinna być zbudowana. Wszystko też zależy od tego, czy po drodze nie będzie jakichś perturbacji związanych z przetargami, bo przetargi na zasadach unijnych to też czasami wiąże się z odwołaniami, czasami z walką między wykonawcami, więc no, my jesteśmy tutaj pełni nadziei i zmobilizowani do tego, żeby się wspierać i żeby mieszkańcy mogli się cieszyć nową, piękną obwodnicą. Czyli rok 2024-2025, możemy być optymistami? Myślę, że optymistami zawsze niepewna trzeba być. Niepewna mina pana radnego, no ale... Optymistami zawsze trzeba być. Jestem przekonany, że tak. Wszystko wskazuje na to, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Jeżeli już są środki przekazane w tym momencie na to w wysokości, w tej chwili to już będzie prawie 7 milionów złotych, to nie wyobrażam sobie, żeby prace się nie rozpoczęły i nie zakończyły w odpowiednim terminie. Inwestycje realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład miasta to? 150 tysięcy złotych. Także symboliczny, ale bardzo ważny. Tutaj myślę, że bardziej niż wkład finansowy, jeśli chodzi o miasto, jest ważny też ten wkład merytoryczny, wkład jeśli chodzi o wydawanie decyzji środowiskowych, również tutaj udział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest niezbędny, dlatego że no, po to jesteśmy wszyscy samorządowcami, żeby te problemy społeczne rozwiązywać, a czasami ta komunikacja zawodzi. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości tak nie będzie i wspólnymi siłami uda się te inwestycje zrealizować. No tak, wkład motywacyjny miasta jest też nie do przecenienia. Tak jest. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Obwodnicy zachodniej miasta Mława. Rozmawiałam z Konradem Wojnarowskim, radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.